Od marca opłatę za przejazd komunikacją miejską możemy wnosić za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od pewnego czasu w przypadku opłat parkingowych. Korzystający z mobilnego biletu Suwalczanie twierdzą, że ten system sprawdza się bardzo dobrze i jest praktyczny w użytkowaniu. Z mobilnego biletu dotąd mogliśmy korzystać w wielu polskich miastach. Teraz usługę wdrożono również w Suwałkach. Prosta aplikacja pozwala nam zaoszczędzić sobie sporo fatygi. Co na należy zrobić, by zyskać stały dostęp do elektronicznych biletów komunikacji publicznej w mieście? Pierwszy krok to pobranie na smartfona bezpłatnej aplikacji Mobilet. Mamy do niej dostęp na stronie internetowej mobilet.pl. Drugi krok to rejestracja w pobranym na smartfona systemie. Wymagane do tego celu dane ograniczają się do numeru telefonu i adresu e-mail użytkownika. System prosi nas o ustalenie indywidualnego hasła, za pomocą którego będziemy się logować do systemu. Trzeci krok to doładowanie elektronicznej portmonetki na indywidualny rachunek, który użytkownik otrzymuje podczas rejestracji. Przedpłatę możemy zrobić błyskawicznie, korzystając bezpośrednio z portalu użytkownika na stronie Mobilet, przelewając pieniądze z konta bankowego albo pobierając je z karty kredytowej. Przy doładowaniach nie ma żadnych ograniczeń kwotowych ani czasowych, a w razie rezygnacji z usługi wszystkie niewykorzystane środki można odzyskać. By skorzystać z mobilnego biletu, przed wejściem do autobusu uruchamiamy aplikację, wybieramy miasto i rodzaj biletu, jaki nas interesuje, po czym potwierdzamy zakup. Podczas kontroli okazujemy bilet w telefonie.